Buenos dias, dziewczyny. Na początku przedstawcie się i powiedzcie, za kim jesteście szkołą. Ej, jestem Weronika Tomczyk, jestem z piątki z gimnazjum numer 5. Jestem Oliwia Piechulek i chodzimy razem do klasy do piątki. Nazywam się Artur Zmarzły i uczęszczam do PG5. Piątki gimnazjum numer 5, Marcin Grzegorz. Ja nazywam się Zuza i jestem z PG4. Ja nazywam się Ania, też z PG4. Proszę, to powiedz, jakie wrażenia odnosisz właśnie z tych dni lekcji otwartych? Podobało mi się, bardzo przyjemnie, fajna atmosfera, ciekawi ludzie, bardzo fajni nauczyciele. Zaciekawili mnie bardzo, nudne nie są. Bardzo fajna inicjatywa ogólnie, fajnie, że właśnie tak można zobaczyć, jak to wygląda naturalnie mniej więcej, tak jak codziennie. No i na razie jest fajnie. No ciekawie jest. Podoba mi się, to jest druga lekcja dopiero, ale bardzo fajnie, fajne wrażenia, jest dobrze. Było bardzo ciekawie, to była taka fajna możliwość, żeby przyjść tutaj i zobaczyć, jak wygląda w tej szkole. No, jakby można było zobaczyć, jak wygląda życie w liceum. No, mi się wydaje, że takie dni to jest jakby takie fajne rozwiązanie, aby gimnazjaliści przyszli i zobaczyli, jak wygląda życie w liceum, aby poznać nauczycieli, żeby się później zdecydować, co się będzie na przykład rozszerzać, czy do jakiej klasy. Jestem pozytywnie zaskoczona szkołą i jedzenie było bardzo dobre, bo była ta środa zdrowa i była bardzo... Sałatka z kurczakiem polecamy. A czy wybraliście już swoją szkołę, czy jeszcze myślicie? No właśnie jeszcze są pewne wahania, ale jednak bardziej właśnie w kierunku tego liceum. Jestem zdecydowana właśnie na to liceum, na klasę matematyczną, fizyczną. Myślę. A jakie prawdopodobieństwo jest, że przyjdziesz właśnie do LO2? Żadne. Jeszcze się zastanawiam, jest to właśnie, ta szkoła jest jednym z moich wyborów. Troszkę mnie teraz te zajęcia przekonują, ale jeszcze zobaczę. Jeszcze zobaczę po prostu inną szkołę. Jeżeli w Kędzierzynie, to na pewno do dwójki i do klasy matematycznej. Tak. Ja mam w sumie jeszcze zagwózdkę, do której szkoły chcę się wybrać, ale raczej tutaj przyjdę. A powiedz mi, czy podoba ci się w naszej szkole? Zdecydowanie. Fajnie. Średnio. A w jakim sensie? Tak rozwiń wypowiedź. Nie zaciekała mnie za bardzo. Bardzo fajna. Czysta, przestronna, kolorowa. No w porządku. Też bez zarzutu. Dzięki bardzo. Dziękujemy. Zapytajmy się naszego szkolnego kamerzystę, jak uczniom gimnazjów podoba się w naszej szkole. Powiem tak, tak się wciągnęli w przedstawiane im zajęcia WF-u, że po prostu ciężko kogokolwiek wyrwać do wywiadu. Wygląda to, że jest znakomicie, jest prześwietnie. Ja jestem zachwycony. Ja myślę, że właśnie wyrafinowany sposób prowadzenia zajęć naszych WF-istów ma na to duży wpływ. Zgadzam się z Mateuszem. Zapytam się zaraz jednego z biegnących, co o tym sądzę. Mateuszu, jak ci się podoba? Bardzo fajnie. Dobrze? Tak. Czy przyjedziesz do naszej szkoły? Na pewno. Dziękuję. Bardzo mi się podoba. Przepraszam, teraz się muszę skupić. Tak, rozumiemy. Fantastyczna szkoła. Bardzo super wszystko. Wybieram tą szkołę na pewno. Dziękujemy. No i jak widzimy, wszyscy chcą w naszej szkoły. Atmosfera jest po prostu cudowna. Nie chcę tutaj, prawda, nadinterpretować rzeczywistości, ale no jest pięknie. My tutaj sobie, prawda, tylko robimy swoją robotę, to jest tylko dla nas. My tworzymy też dla was. Pamiętajcie. Tworzymy dla was właśnie, oto ja, pamiętajcie. Oto Mateusz. Jest pięknie, co tu dużo mówić. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo z nami. Za uwagę. Do następnego razu. Do następnego razu, trzymajcie. Na razie.